Rzeczpospolita Polska była państwem odbudowywanym po 123 latach nieistnienia. Było to państwo, które miało nowe granice i społeczeństwo ukształtowane w trzech zaborach. Każdy z zaborów miał inne prawo, gospodarkę, szkoły, inną walutę, a nawet rozstaw szyn kolejowych. Mieszkańcy różnych zaborów mieli inne doświadczenia historyczne, inny system wartości, inną mentalność. Jednym z podstawowych zadań było zniwelowanie owych różnic, stworzenie jednolitego systemu prawnego, oświatowego i warunków rozwoju kultury ogólnonarodowej. System prawny stworzony przez Sejm Ustawodawczy był jednym z najbardziej demokratycznych w Europie. Wyrazem tego była konstytucja, obowiązująca od marca 21 roku. Dla niepodległości Polacy gotowi byli oddać życie, czego dowiedli w powstaniach. Gorzej było z ich identyfikacją z państwem, rozumianym jako akceptacja dla jego instytucji. Polska liczyła w 21 roku 27,5 miliona mieszkańców, co stawiało nas na szóstym miejscu w Europie. W przededniu II wojny światowej było nas już ponad 35 milionów. Zaludnienie zwiększyło się prawie o 30%. Polska była krajem rolniczym. Na wsi mieszkało w 21 roku, podobnie jak w przededniu II wojny światowej, około 70% ogółu mieszkańców kraju. Można ich było z grubsza podzielić na trzy kategorie. Chłopi posiadający gospodarstwa, bezrolni wraz z robotnikami folwarcznymi i wielcy właściciele ziemscy. Chłopi mieli świadomość swej odrębności społecznej i kulturowej. Rodzaj zajęć i tryb życia tworzył z nich grupę stosunkowo jednolitą. Przeważały gospodarstwa małe lub karłowate. Na ponad 60% gospodarstw przypadało zaledwie 14% ogólnego areału ziemi. O ubóstwie większości chłopów świadczy fakt, że jedynie niecałe 10% z nich korzystało z pracy najemnej. W pierwszych latach niepodległości dochodziło do ostrych spięć między robotnikami rolnymi a wielkimi właścicielami, którzy nie chcieli uznać ich prawa do własnej organizacji i starań o poprawę bytu. W konsekwencji dochodziło do strajków, nabierających czasami charakter strajku czarnego, podczas których odmawiano nawet obsługiwania bydła. Wielkim sukcesem Związku Zawodowego Robotników Rolnych było wywalczenie umów zbiorowych. W poszczególnych regionach kraju zróżnicowany był stosunek wsi do dworu. Tradycja współpracy z dworem na wsi wielkopolskiej sięgała jeszcze okresu walki przeciwko germanizacji. W Wielkopolsce też najlepiej funkcjonowały spółdzielnie i kółka rolnicze, na których czele na ogół stał ziemianin lub ksiądz. Niechęć wsi do dworu najmocniej ujawniała się na Kresach Wschodnich. Tam dochodziły dodatkowo podziały narodowościowe, bo przeważnie ziemianami byli Polacy, a chłopami Ukraińcy i Białorusini. Na wsi równolegle przebiegały dwa procesy. Z jednej strony wieś ubożała. Wpływał na to spadek znaczenia rolnictwa na rzecz przemysłu, ale przede wszystkim rozdrobnienie gospodarstw, spowodowane wysokim przyrostem naturalnym. Z drugiej strony rósł areał ziemi chłopskiej. W ciągu 20 lat w ręce Włościan przeszło drogą przymusowej i dobrowolnej parcelacji około 25-30% gruntów ornych majątków ziemiańskich. Ale zaspokoiło to głód ziemi tylko w minimalnym stopniu. Ponad 20% mężczyzn i ponad 30% kobiet mieszkających na wsi nie umiało czytać i pisać. W województwie poznańskim analfabetami było poniżej 10% obywateli. W województwie poleskim była to większość mieszkańców.
Wieś była przeludniona. Część tej masy ludzi, głównie młodzież, odpływała do miast. W mieście powiększali armię bezrobotnych lub chwytali się najprostszych i najgorzej płatnych zajęć. Największe strajki, w tym o charakterze politycznym, miały miejsce na wsi. Chłopi tradycyjnie z nieufnością odnosili się do obcych. W partiach ludowych zaufaniem cieszyli się przywódcy, będący chłopami lub synami chłopskimi. Osobną grupę mieszkańców wsi stanowili wielcy właściciele ziemscy. Wśród nich wyróżnić można ziemiaństwo i arystokrację. Liczbę ziemian wraz z rodzinami szacuje się mniej więcej na 100 tysięcy osób. Ta stosunkowo niewielka grupa miała znaczne wpływy. Wśród ziemian poczuciem odrębności, a nieraz i wyższości, wyróżniała się arystokracja, z której szeregów rekrutowali się najwięksi posiadacze ziemscy. Około 1/3 własności ziemskiej było w posiadaniu 6 rodzin. Po odzyskaniu niepodległości wielcy właściciele ziemscy stracili swą dawną pozycję. Prestiż społeczny tej grupy zmniejszał się. Społeczeństwo demokratyzowało się i rodziła się nowa elita. Wielu ziemian oddawało się z poświęceniem pracy społecznej. Walczyli z analfabetyzmem. Pracowali nad podniesieniem kultury osobistej i gospodarczej wsi. Zajmowali się dobroczynnością. Byli oni obok przemysłowców grupą skłonną do mecenatu w wielu dziedzinach. Bogate zbiory ziemian stanowią dziś podstawę wielu muzeów, z Muzeum Czartoryskich w Krakowie na czele i zbiorami Raczyńskich w Rogalinie. Wielki i średni przemysł zatrudniał około 800 tysięcy osób. Z czasem odsetek robotników przemysłowych malał w stosunku do ogółu ludności kraju. Poza przemysłem najwięcej robotników zatrudnionych było w rzemiośle. Ogólna liczba robotników, jak szacowano, wzrosła z 3,5 miliona w 25 roku do 5 milionów w 39. Liczbę bezrobotnych szacowano mniej więcej na 1 milion osób. Dodatkowo 900 tysięcy młodych ludzi nie mogło znaleźć pierwszej pracy. Robotnicy skupieni byli w stosunkowo niewielu ośrodkach. Największymi były Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Przemysł włókienniczy znajdował się przede wszystkim w Łodzi i okolicach oraz w Białymstoku. Dodać można jeszcze Warszawę jako ośrodek przemysłu metalowego. Mniej więcej taką samą liczną grupę jak robotnicy przemysłowi stanowiła służba domowa. Z gospodarki drobnotowarowej, do której zaliczamy rzemiosło i handel, utrzymywało się około 25% ludności miejskiej. Byli to przeważnie Żydzi, a na ziemiach zachodnich Niemcy. Podobnie jak gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze były zazwyczaj przedsiębiorstwami rodzinnymi. Podobny charakter miał handel. Tylko 37 tysięcy osób miało dochód powyżej 1000 zł miesięcznie. Jedynie 100 tysięcy zarabiało ponad 500 zł. Ale wśród nich poczesne miejsce zajmowali ludzie wolnych zawodów, bliżsi inteligencji niż burżuazji. Inteligencja była grupą, która przewodziła w walce o niepodległość, a w niepodległym państwie otworzyły się przed nią nowe drogi awansu. Znaczna jej część była zatrudniona w aparacie państwowym, w szkolnictwie, służbie zdrowia, sądownictwie, a także korpusie oficerskim. Do grona pracowników umysłowych zaliczyć można wraz z rodzinami od 600 do 700 tysięcy osób. W środowisku inteligenckim najszybciej postępował proces emancypacji kobiet. Prawa kobiet i mężczyzn zrównano już w początkach II Rzeczypospolitej. Inteligencja była też najliczniejszym konsumentem kultury.
Organizacją, która obok państwa miała największy wpływ na społeczeństwo, były kościoły różnych konfesji. Powszechnie się przyjmuje, że religią Polaków jest katolicyzm. Pojawiła się nawet zbitka Polak-Katolik. Najdobitniej ujął to Roman Dmowski, pisząc w 27 roku, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale tkwi w jej istocie. Pisząc to, miał na uwadze jedynie Kościół rzymskokatolicki. Nie brał pod uwagę grekokatolików i wyznawców obrządku wschodniego. Nie wziął również pod uwagę, że część Polaków była wyznania ewangelickiego. Kościołem narodowym Ukraińców galicyjskich stał się Kościół grekokatolicki. Ukraińcy na Wołyniu, podobnie jak większość Białorusinów, wyznawali prawosławie. Własną religię mieli Żydzi, podzieleni na hasydów i ortodoksów. Władze państwowe uznawały szczególną rolę kościoła katolickiego. Kościół przez sieć parafii docierał do wszystkich wiernych. Kościół katolicki był największym wydawcą prasy. W 1929 roku ukazało się około 20 milionów egzemplarzy religijnych miesięczników i tygodników. Tylko sam Rycerz Niepokalanej miał nakład sięgający 400 tysięcy egzemplarzy. Większość partii i obozów politycznych, chcąc skorzystać z wpływów kościoła, podkreślała przywiązanie do religii. Tylko jedna, marginesowa grupa polityczna, komuniści, kontestowała religię. Polska była zróżnicowana pod względem narodowościowym. Mniejszości narodowe stanowiły 1/3 ludności. Według szacunków około 65% mieszkańców II Rzeczypospolitej było Polakami, około 16% Ukraińcami, 10% Żydami, 6% Białorusinami, a 2,5% Niemcami. Na pozostałe mniejszości przypadał 1% mieszkańców. Na Kresach Wschodnich były obszary, gdzie Polacy stanowili mniejszość. Na południowym wschodzie kraju mieszkali Ukraińcy, grupa o silnej świadomości narodowej. Świadczą o tym wpływy organizacji nacjonalistycznych. Tylko część z nich swoją przyszłość widziała w związku z Polską. Ukraińcy stanowili także większość mieszkańców Wołynia. Na północnym wschodzie mieszkali Białorusini. Między południowymi i północnymi kresami państwa szeroki pas zamieszkiwała ludność zróżnicowana narodowo, tak zwani tutejsi, mający problemy z określeniem swej przynależności etnicznej. Większość Ukraińców i Białorusinów to chłopi, dla których bardziej jeszcze niż dla Polaków najważniejsza była ziemia. Jednak akcja między innymi osadnictwa wojskowego prowadzona przez władze nie dawała szans na powiększenie ich stanu posiadania. Polacy stanowili na Kresach większość ziemiaństwa i inteligencji, a także ludności większych miast. Po Ukraińcach drugą co do wielkości mniejszością byli Żydzi. Dla wielu była to nie tyle mniejszość narodowa, ile religijna. Żydzi mieszkali głównie w miastach i zajmowali się rzemiosłem i handlem. Mieszkali na całym terytorium państwa, ale były regiony takie jak Wielkopolska, gdzie ich prawie nie było, i tak jak Warszawa, w której stanowili 1/3 ludności. Szczególnie wielu Żydów mieszkało w małych miasteczkach. Na Kresach Wschodnich stanowili nierzadko do 70% mieszkańców. Na zachodzie Polski mieszkało około 700 tysięcy Niemców. Byli znaczącą grupą wśród przemysłowców Górnego Śląska, ziemiaństwa Wielkopolski i Pomorza, a także wśród chłopów tych terenów. Ta grupa narodowościowa miała poczucie degradacji. Z zaborców stali się grupą mniejszościową. Niemcy utrzymywali ścisły kontakt z Berlinem, skąd otrzymywali pomoc i zachętę do trwania na ziemiach polskich. Osobną grupą byli Niemcy z Łodzi, którzy w większości czuli się lojalnymi obywatelami Polski.
Niewielkie enklawy niemieckie znajdowały się również na Wołyniu. Ponadto w Polsce mieszkali Czesi, Litwini, Ormianie, Tatarzy, Romowie. Państwo preferowało interesy społeczeństwa polskiego, co siłą rzeczy oznaczało dyskryminację ludności niepolskiej. Dzień wypłaty to dzień decyzji. Do czyich kas robotnik w COP-ie składa swój dorobek? Do własnych. Sami sobie. Między polskim chłopem a polskim robotnikiem nie trzeba pośredników. Różne kręgi społeczeństwa, w tym młodzież akademicka, podjęła walkę o spolszczenie inteligencji. Żądano m.in. ograniczenia lub zakazu dostępu dla Żydów do wyższych studiów oraz do pewnych zawodów. Doprowadzono do tego, że odsetek studentów wyznania mojżeszowego spadł w latach 28-38 z ponad 20 do 7,5%. Podobne metody jak w stosunku do Żydów zastosowano we Lwowie wobec Ukraińców. Na uczelniach wyższych organizowano dni bez Ukraińców. W 30 roku wojsko i policja przeprowadziły represyjną pacyfikację 450 wsi w Galicji Wschodniej w odpowiedzi na sabotażowe akcje ukraińskiej organizacji wojskowej. Spowodowało to trwałe zantagonizowanie ludności ukraińskiej i państwa polskiego. W czerwcu 1934 roku zamachowiec związany z organizacją ukraińskich nacjonalistów zamordował na ulicy Foksal w Warszawie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Pieracki był zwolennikiem porozumienia z umiarkowanymi organizacjami ukraińskimi. Zamachowca nie schwytano. W procesie członków organizacji ukraińskich nacjonalistów zapadły wyroki od 7 lat do dożywocia. W całym dwudziestoleciu międzywojennym trwały procesy zarówno integrujące, jak i dezintegrujące społeczeństwo. Trzeba je rozpatrywać w dwóch aspektach – interesu narodu polskiego i interesu państwa. Model pierwszy preferowała endecja, model drugi – sanacja. Rolę integracyjną, zarówno pod względem języka, kanonu kultury, jak i modelu wychowawczego, odgrywała oświata. W pierwszych latach istnienia państwa było około 6 milionów analfabetów. Jedyną skuteczną metodą zwalczania analfabetyzmu było wprowadzenie powszechnego nauczania początkowego. Nie udało się tego w całości zrealizować. W roku szkolnym 35-36 niecałe 90% dzieci uczęszczało do szkoły. Obliczano, że poza szkołą pozostawało około 1 000 000 dzieci, większość na terenach wschodnich. Jednak w młodszych rocznikach powoli analfabetyzm zanikał. Na wyższych uczelniach kształciło się zaledwie 40-50 tysięcy studentów. Biorąc jednak pod uwagę, że do odzyskania niepodległości szkolnictwo wyższe istniało tylko w Galicji i w Warszawie, zorganizowanie trzech uniwersytetów i kilku innych szkół wyższych było niemałym osiągnięciem. Obok szkoły ważną funkcję w procesach integracyjnych odgrywało wojsko. Stworzenie z trzech zaborów jednolitej armii było znacznym osiągnięciem. Wojsko też od początku podjęło funkcję dla siebie nietypową, to znaczy walkę z analfabetyzmem. Dodatkowym problemem był też fakt, iż wielu żołnierzy z Wielkopolski umiało czytać i pisać wyłącznie po niemiecku. Dezintegrująco działały takie zjawiska jak bezrobocie i poczucie zbędności. W całym okresie II Rzeczypospolitej struktura zawodowo-społeczna uległa stosunkowo niewielkim zmianom. Przesuwanie się ludności ze wsi do miast i wzrost udziału przemysłu w strukturze gospodarczej były stosunkowo niewielkie.
Integracja państwa postępowała jednak w sposób zadziwiający, biorąc pod uwagę zakres problemów i długotrwałość rozbiorów. Z trzech podstawowych zadań, jakie stały przed Polską – wywalczenie granic, reforma rolna i ułożenie stosunków z mniejszościami narodowymi – w pełni zrealizowano tylko pierwsze. Rozpoczęto z przeszkodami realizację drugiego. Trzeci z wymienionych problemów nie tylko nie został rozwiązany, ale pod koniec lat 30. uległ zaostrzeniu. Zaogniły się stosunki z mniejszościami słowiańskimi i Żydami. Po likwidacji praktycznie w całości szkolnictwa białoruskiego i w znacznej mierze ukraińskiego w 1938 roku w ramach polonizacji zniszczono na Chełmszczyźnie 127 prawosławnych obiektów sakralnych. Nawoływano do bojkotu Żydów. Znalazło to także wyraz fizycznej agresji wobec nich, szczytem której stały się pogromy. Doszło do nich m.in. w Częstochowie, Grodnie, Mińsku Mazowieckim i Przytyku. Niejednokrotnie kończyły się one ofiarami śmiertelnymi. Integrująco działało powstanie ogólnopolskich partii politycznych i organizacji społecznych. Dobrym przykładem może być Związek Harcerstwa Polskiego, którego drużyny organizowały obozy w różnych częściach Polski, w programie których znajdowały się kontakty z miejscową ludnością. Rolę integrującą odegrała również Poznańska Wystawa Krajowa, którą odwiedziły setki tysięcy ludzi. Podobnie oddziaływał sport, w tym na przykład rozgrywki ligowe. Ogromną rolę w integracji społecznej odegrało przyznanie kobietom pełnych praw obywatelskich i otworzenie przed nimi drzwi do szkół wszystkich szczebli. Czynników takich można wymienić nieporównanie więcej. Polska się modernizowała. Proces budowania świadomości narodowej Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym szybko postępował naprzód. Ogromnym sukcesem II Rzeczypospolitej było wykształcenie młodzieży wychowanej w duchu patriotyzmu. Druga wojna światowa zdziesiątkowała to niezwykłe pokolenie, które mimo wszystko miało wpływ w następnych okresach naszych dziejów.